Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Zrobiłem dla Was odcinek, który dotyczył parametrów w czasie rzeczywistym wtryskiwaczy. Moi drodzy, wspomniałem na tym odcinku o tym, że zrobię też dla Was materiał, który będzie poświęcony płukankom silnikowym, czyli jak taką płukankę prawidłowo zrobić, jakie rozróżniam typy płukanek silnikowych. O tym wszystkim za chwilę sobie opowiemy. Moi drodzy, ale jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek oraz łapkę w górę pod filmem, który właśnie Wam się spodobał lub w czymś Wam pomógł. To znacznie pomaga rozwinąć kanał i napędzić zasięgi YouTube'a. A więc dobra, jeżeli chodzi o płukanki silnikowe, ja rozróżniam dwa takie ich zastosowania, czyli płukanka prewencyjna oraz płukanka, która ma na celu uratować nam silnik przed remontem. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, w naszym silniku krąży olej. Ja teraz powiem o płukance, która jest płukanką prewencyjną, a więc w naszym silniku krąży sobie olej. Macie taką ochotę, zmieniacie sobie olej, bo trzeba tą czynność w silniku, aby on jak najdłużej zachował swoją sprawność wykonywać. Zalecam co 10-15 tysięcy, nie wierzę w oleje Long Life ze względu na to, że olej Long Life może i dłużej zachowuje swoje parametry, ale jednocześnie nikt nie wspomina o tym, że pojemność tego filtra oleju jest mniejsza. Moi drodzy, płukanka prewencyjna, przyjeżdżacie, chcecie wymienić sobie olej, zalewacie do swojego silnika płukankę, odpalacie, ten silnik jakiś czas pracuje, następnie większość z Was robi tak, że ten olej spuszcza, wymienia filtr, zalewa nowym olejem. Jak to u mnie się odbywa? U mnie odbywa się to w inny trochę sposób, ze względu na to, że jeżeli ja mam w planie zrobić prewencyjną płukankę, kupuję dwa filtry oleju. Już Wam mówię dlaczego. Oczywiście przyjeżdżam rozgrzanym silnikiem, odkręcam filtr oleju, wymieniam filtr oleju, wlewam płukankę, odpalam silnik. Ten silnik sobie pracuje przez jakieś tam 15-30 minut. To też zależy. I wtedy wymieniam filtr, spuszczam olej. Dlaczego ja tak robię? Wyobraźcie sobie, olej krąży po naszym silniku, a filtr filtruje te wszystkie drobinki, te wszystkie zanieczyszczenia, które mamy w silniku. Płukanka silnikowa jest to taki specyfik, który ma na celu nam te wszystkie brudy, które mamy w silniku, nagary rozpuścić, aby jak największa ich ilość wyleciała wraz z olejem. Filtr, który mamy w aucie, on już ileś tych zanieczyszczeń wyłapał, więc nie chcielibyśmy, aby te zanieczyszczenia się rozpuściły, ewentualnie uwolniły, wpadły dalej do silnika i krążyły sobie po silniku. Moi drodzy, jak będą tam drobinki nagaru, która ta płukanka rozpuszcza, może się tak stać. Zawsze wtedy bezpiecznie jest zrobić tak, że wymieniacie właśnie ten filtr oleju. Ten filtr oleju jest wtedy nowy i ten nowy filtr wyłapie jeszcze przez to, że właśnie jest nowy, więcej zanieczyszczeń z naszego silnika. Oczywiście i reszta tych zanieczyszczeń spłynie wraz z olejem, z miski olejowej, zalewamy świeżym olejem i wtedy na dużo, dużo dłużej macie ten olej w swoim silniku czysty. Spróbujcie tak kiedyś zrobić, wspomnijcie moje słowa. Ja w tym momencie po wymianie oleju w swojej BMW mam przejechane może z 1000 km. Ten olej dalej jest, powiedzmy, jest ciemnobrązowy, ale nie jest czarny. A zazwyczaj jest tak, że jak wiecie, wymienicie olej, zalejecie nowym olejem, wsadzacie bagnet, przejedziecie, dajmy na to kilometr, dwa, chcecie skontrolować stan oleju, wyciągacie i ten olej już jest bardzo ciemny. Właśnie, takie zachowanie jak ja mówię, wymiana tego filtra i zrobienie tego w taki sposób sprawia, że ten olej, który nowy wlejemy do silnika, jest dużo dłuższy czas czysty. Oczywiście, jeżeli ktoś takich płukanek nie stosuje regularnie, to po tych paru kilometrach też ten olej może być czarny, ale dużo więcej, możecie mi wierzyć, zanieczyszczeń z tego silnika wypłynie w momencie, kiedy też ten olej przed jeszcze zastosowaniem płukanki wrzucicie nowy.
Moi drodzy, kolejna forma pukanki, która ma na celu nam ten silnik ratować, czyli dokonujemy pomiaru kompresji, na którymś z cylindrów kompresja jest mniejsza, więc chcemy, aby ten cylinder doszedł do siebie. Bardzo często właśnie jest za to odpowiedzialny nagar. No, usterki mechanicznej nie wyeliminujemy w żaden sposób pukanką nigdy w życiu, ale jeżeli to będzie nagar, jesteśmy w stanie tą kompresję tak jakby odzyskać. Czyli ta kompresja na tym cylindrze, gdzie jej brakowało, wzrośnie. Moi drodzy, jak to wtedy zrobić? Ja robię to w taki sposób, że wjeżdżam autem z rozgrzanym oczywiście olejem, spuszczam stary olej, wymieniam od razu filtr. Nie dolewam na dzień dobry żadnej pukanki. Wtedy zalewam silnik kolejny raz olejem i już do niego od razu wlewam wlewam pukankę, zakładam nowy filtr oleju. Wtedy to sobie popracuję te 20 minut, spuszczam ten olej i zalewam olejem docelowym. Po zalaniu olejem docelowym odpalam auto, żeby sobie chwilę popracowało, żeby ten olej dotarł we wszystkie zakamarki. I moi drodzy, co wtedy? Wtedy wykonuję znowu pomiar kompresji. Jeżeli ta kompresja się podniosła, ale jeszcze jej trochę brakuje, na tym nowym oleju robię około 100-200 km. Już do tego oleju wlewam pukankę silnikową, zostawiam na 20-30 minut, spuszczam wszystko, wymieniam filtr, zalewam znowu olejem docelowym. Chwilę sobie popracuję, sprawdzam kompresję. Bardzo często jest tak, że właśnie taki zabieg potrafi uratować nam silnik. Oczywiście robota trochę mozolna, bo spuszczanie, nalewanie, pomiary, niestety, ale wyobraźcie sobie, że może inaczej, przeliczcie sobie ten koszt na koszt remontu silnika. No jest dużo mniejszy, więc moim zdaniem tak warto zawsze spróbować uratować ten silnik. Ja to nazywam pukanką silnika, która ma na celu uratowanie naszego silnika przed remontem. Oczywiście dużą większą szansę, że takiego zabiegu nie będziemy musieli robić, jest stosowanie, tak jak ja mówię, prewencyjnie pukanki silnikowej. Wtedy ten silnik, jeżeli będziemy robić po na przykład 10 tysięcy km, za każdym razem dolewać pukanki silnikowej, on cały czas będzie w fajnym stanie, jeżeli chodzi o jego środek i prawdopodobnie nie będziemy musieli nigdy robić takiej pukanki ratującej kompresję. Ale też jeżeli odkręcimy korek wlewu oleju, tam bardzo często widać wałki, które są w środku, widzimy, że jest tam trochę brudu, trochę tego nagaru. Warto też sobie tak choćby dużo tańszy olej kupić, ale spuścić stary olej, wlać tego taniego oleju, do tego pukanka, niech sobie to wszystko popracuje z pół godzinki, spuścić to wszystko, wymienić filtr, zalać olejem docelowym i cieszyć się przez długi czas z czystego silnika. Na pewno dam sobie rękę uciąć, znacznie wydłuży to jego żywot i będzie w środku czysty. Więc co, moi drodzy, na temat pukanek to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć, bo z doświadczenia wiem, że większość osób wlewa do starego oleju pukankę, zostawia stary filtr oleju, to wszystko się tam wypłucze, spuszcza, zalewa nowym olejem. Czy to jest prawidłowo, czy nie? No ja tak nie robię, ja jednak ten filtr oleju staram się wymienić przed dodaniem pukanki i moim zdaniem daje to dużo lepszy efekt. Koszt niewielki, bo ile tam ten filtr kosztuje? 20-50 zł. A przyjemność z tego, że nasz silnik na dłuższy okres będzie w środku czysty, bezcenna. Moi drodzy, jeżeli takie odcinki wam się podobają, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!